Przystanek przy ulicy Serbskiej na wysokości parku Gagarina ma zostać zmodernizowany. Rada osiedla Nowe Winogrady Południe chce, aby powstała tu zatoczka, co będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym, w szczególności dla uczestników ruchu. Teraz autobus, zatrzymując się, blokuje pas, co w pewnym stopniu, szczególnie w godzinach szczytu, spowalnia ruch. Tuż za Rondem Solidarności, tam zatrzymują się takie autobusy jak 83-85 jadące na wschód przez Most Lecha w ulicę Chlonda. Tam na ten moment przystanek jest na jezdni, także autobus się zatrzymuje na jezdni i blokuje ruch, a kierowcy no, mają taką tendencję, że jeżeli autobus się zatrzyma, to chcą wyminąć, tak? No i tutaj może dochodzić do zdarzeń takich, że no, po prostu będą kolizje, tak? Zmiany pasa. I dlatego chcemy po prostu zrobić tam zatokę autobusową, która też będzie trochę przesunięta bliżej samego ronda, także też będzie łatwiejszy zmiana kierunku jazdy, tak? Przesiadka na tramwaj czy na inny numer autobusu, to będzie łatwiejsze, bo ta zatoka po prostu będzie bliżej zlokalizowana przejść dla pieszych i samego ronda, no i będzie ten ruch płynniejszy. Autobus nie będzie blokował tutaj ruchu samochodowego. No jeżeli chodzi o tą zatokę, to tutaj Zarząd Dróg Miejskich ma już projekt, natomiast teraz stara się o pieniądze w Radzie Miasta, ponieważ ten przystanek będzie bardzo drogi. Zarząd Dróg Miejskich szacuje, że to może być kwota nawet 380 tysięcy złotych, ze względu na to, że właśnie w tym miejscu idzie gazociąg i trzeba go będzie przełożyć. Także przełożenie tego gazociągu, ominięcie tej zatoki no znacznie podraża koszt wykonania jej i dlatego no tak znaczne środki. Także teraz jest piłeczka po stronie Rady Miasta. Będziemy tutaj rozmawiać z radnymi z terenu Winograd, aby tą poprawkę poparli i żeby te pieniądze były zabezpieczone na ten rok i żeby w tym roku mogła ta budowa ruszyć. Wiemy, że jest tutaj przychylność, że radni chcą i tą naszą inicjatywę przyjęli z otwartością i Zarząd Dróg Miejskich też widzi taką konieczność, żeby tam powstała zatoka autobusowa. Dlatego no, mamy duże nadzieje, jesteśmy dobrej myśli, że te pieniądze się znajdą. Do tematu wrócimy.